Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Historia bez tabu, czyli czego nie uczą w szkołach. Zacznę od cytatu. Przy natarciu bowiem na siebie oddziałów łamiące się włócznie i uderzające nawzajem o siebie zbroje wydawały tak wielki łoskok i huk, tak donośny był szczęk mieczy, jakby się zwaliła jakaś ogromna skała. Także słyszeli go nawet ci, którzy byli oddaleni o wiele mil. Tak pisał o tej bitwie Jan Długosz, najsłynniejszy polski kronikarz i niemal świadek wydarzeń. Niemal, bo jego ojciec walczył w tej bitwie. Bitwa pod Grunwaldem to, jedno z to jedna z najsłynniejszych polskich bitew i w powszechnej opinii największych. Czy rzeczywiście? Dziś w programie Historia bez tabu będziemy rozmawiać o jednym z najsłynniejszych wydarzeń w historii Polski. Wydarzeniu, wokół którego narosło wiele mitów i kontrowersji. W studiu gościmy dziś profesora Michała Kopczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. 15 lipca, 1410 rok. Ten datę akurat znamy ze szkoły. Pod Grunwaldem zdarły się wielkie armie. Zacznijmy od tego, panie profesorze, jak wielkie? Standardowo w literaturze mówi się tak, 35 tysięcy wojsk polsko-litewskich plus sojuszników, plus, czyli razem, około 20 tysięcy sił krzyżackich. Trudno powiedzieć, skąd są te liczby. Dlatego, że no, nie ma tego, co już jest chociażby w czasach nowożytnych, to znaczy jakiś list płac, prawda, czyli żołdu, czy czegoś takiego. Tutaj nie ma. W związku z tym to jest bardzo takie, prawda, umowna liczba. Ja nie sądzę, żeby akurat na polu grunwaldzkim było 35 do 20 tysięcy. To byłoby za dużo. Trzeba pamiętać o tym, że historię wojskowości, taką naukową, zaczęto pisać w XIX wieku od Delbryka mniej więcej, i ludzie, którzy ją pisali, mieli w głowie bitwy napoleońskie 100 tysięcy na 100 tysięcy, co, czy coś takiego. I odnosi, przenosili to na jakieś poprzednie epoki. Jeśli chodzi o takie naoczne, przybliżone określenie, ilu ich może być. To pierwsze takie szkolenia, żeby powiedział, że prawda, jakiś tam żołnierz czy oficer powiedział, że atakuje batalion, atakuje kompania czy coś takiego, to są dopiero w czasach napoleońskich. W związku z tym jest standardowym opisem bitwy stwierdzenie, że tamtych był milion, myśmy ich bili. Trupy wpadały do rzeki, a w rzeka spłynęła krwią. A u nas zginął pan Kowalski i dwóch było rannych. Więc widać, że to nie jest, że to nie jest realistyczne. I tutaj prawdopodobnie też tak samo było. To ja, panie profesorze, przerwę, bo zacytuję, może nie zacytuję, ale przedstawię kilka wypisów z późniejszych kronik, bo bitwa i e, informacje o bitwie rozeszły się po całej Europie. No i tak na przykład oficjalny kronikarz króla francuskiego serdecznie współczuje krzyżakom po przegranej z, z Turkami. Do boju prowadzić miał e, tych Turków, e, władca Saracenów i brat króla krakowskiego, a armia miała liczyć pół miliona. Ale to jest jeszcze nic. Kronika lubecka pisze o kilku milionów milionach wrogów zakonu, e, a obok Turków dorzuca też m.in. Persów i Medów. No tak, tak, znaczy Persowie i Medowie są przesadą, z tymi Turkami to jest lekka przesada, ale nieduża geograficznie, dlatego, że tam były oddziały, co zresztą potem krzyżacy wykorzystywali w propagandzie, oddziały takich sojuszników tatarskich, nazwijmy to, no i oni się dopuścili takich czynów, powiedziałbym tatarskich, to znaczy idąc, to jest przed bitwą, a w Dąbrównie, ale także w innych miejscowościach potrafili na przykład zapędzić ludność do kościoła i kościół zniszczyć razem z tą ludnością. Bo no to kościoły drewniane, prawda? W związku z tym Krzyżacy tego argumentu używali, więc nic dziwnego, że to poszło na całą Europę. No, i dalej już jest fantazja, zasilana jakimiś znajomością, erudycją, takiej historiografii starożytnej. Pojawiają się Medowie, ale Tatarzy rzeczywiście byli. To prawda, tam zresztą było bardzo dużo różnych narodowości, no z całej Europy wspomagały rycerze z Europy, z całej Europy wspomagali krzyżaków, ale byli też chociażby rycerze ze Śląska, z Czech, z Zachodniego Pomorza w Armii Krzyżackiej w Polskiej. Poza, poza armią polską i armią litewską byli też właśnie ci Tatarze, byli Mołdawianie, Czesi, Ślązacy, nawet Szwajcarzy się gdzieś tam pojawili, ale to zostawmy tą mozaikę europejską. Natomiast pytanie jest moje takie, czy rzeczywiście to była tak wielka bitwa, jak o niej mówimy, nawet jeśli nie było ich milionów. Pytam się dlatego, że prowadzone są badania archeologiczne tam, gdzie powinna być bitwa, tam gdzie prawdopodobnie rozgrywana była bitwa. I co? No jeżeli było 50 tysięcy zbrojnych, Powiedzmy, przyjmijmy taką, 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 taką liczbę. I e, około 15 tysięcy, 10-15 tysięcy poległych, to gdzie są groby. Odkryto w latach 80. Około, m, szczątki około 300 rycerzy krzyżackich, ale to wszystko. Przecież nie wywieziono ich. Wtedy się nie, nie odwoziło e, e, zabitych żołnierzy czy rycerzy do, do, do siebie. Może jakiegoś możnego, ale no, no nie, 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 nie masą. Tak, to prawda. To znaczy jest tutaj jest parę kwestii. Pierwsza kwestia kontrowersyjna to jest samo pole bitwy. To znaczy, czy to pole bitwy było rzeczywiście w miejscu, w którym my sobie wyobrażamy, że ono było? No to jest w ogóle ciekawe dlatego, że... Przecież wiemy gdzie. No tam ten pomnik stoi, tam muzeum stoi, tam są te pola, tam jest ten las, no wszystko jest. Ja, wie, ja wiem, wiem od dzieciństwa. Nigdy przejeżdżając z rodzicami, nawet małym dzieckiem będąc, nie odpuszczałem tego Grundwaldu. Nawet jak się wydawało, że śpię na tylnym siedzeniu, to się budziłem i z krzykiem kazałem tam jeździć. I nawet teraz ostatnio byłem cały czas. To jest to samo miejsce, to samo miejsce od roku 1836, kiedy to Pruski historyk, klasyk takiej pruskiej historiografii, myślę o Prusach wschodnich, który się nazywał Feucht, opisał, jak wyglądało podejście do bitwy. A ponieważ jak opisał, jak wyglądało podejście do bitwy, do bitwy, przez jakie wsie się przychodziło, no to na tej podstawie można było określić, gdzie było to pole bitwy. I to jest to pole bitwy, które w 1836 Feucht wymyślił mówię wymyślił dlatego, że on oczywiście jak on znał źródła, ale skoncentrował się na jednym źródle, na przykład ominął inną wersję tego lokalizacji, która pochodziła z Rocznika Toruńskiego, którego z kolei dzisiejsi historycy, a przynajmniej jeden, to znaczy szwed wybitny badacz zresztą bitwy pod Grunwaldem, Svenegdal uważa za źródło istotne i wiarygodne. To jest taki rocznik toruński. I gdyby się opierać na tym roczniku toruńskim i odejść od Wojta, i odejść od tego, że od niemowlęctwa jeździmy w to miejsce, w które jeździmy, no to by się okazało, że to było parę kilometrów dalej. To jest niesamowite. Bitwa pod Grunwaldem nie była być może albo prawdopodobnie pod Grunwaldem. No byłaby pod Łodw Łodwigowem i Stembarkiem. No to byłaby bardziej słowiańska nazwa, to może lepiej. Może ja... lepiej, ale oczywiście oczywiście Grunwald się pojawiał od samego początku, czyli, czyli Grunwald tam w pobliżu był i była świadomość, że on, że on tam jest, a nie, nie, nie zanotowano nigdzie w źródłach takiego epizodu jak Pod Azem Kur w 1415, czyli 5 lat później gdzie jak wiadomo Anglicy pobili kwiat rycerstwa francuskiego i to były straszne konsekwencje tego potem polityczne, ale najważniejsze było to, że po bitwie przyjechał herold y, króla francuskiego i wtedy Anglicy go zapytali: "Jak się nazywa najbliższy zamek, abyśmy mogli wpisać do roczników, gdzie była bitwa?" No i no, Azemkur, prawda? I tutaj też być może jakiś herold powiedział: "Grunwald". No i stąd Grunwald to też jest kwestia ta. Ja no, no właśnie, 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 bo to co innego e, znaczy po niemiecku, ale e, czyli m, zmierzam do pytania, a właściwie do tej tezy. Skoro nie znaleźliśmy tych e, poległych, e, nie znaleźliśmy ciał, to może bitwa była znacznie mniejsza. Być może, no ale dopóki nie wyeksplorujemy alternatywnych hipotez, nie wyeksplorujemy. Szukamy ich od 20 lat, co roku, rok do ro, po roku. Tak, ale szukamy ich z kluczem. No, czy szukamy z tym starym kluczem, tak? Szukamy starym kluczem. To jest jedna z największych kontrowersji, jakie tam są. I, a w ogóle na tym polu jest nie tylko nie widzimy e, poległych, nie widzimy kości, ale nie widzimy też tak naprawdę tych śladów bitwy, czyli bardzo mało znajduje się jakichś grotów. E, ich trochę jest, to nie jest tak, że ich nie ma. Ich trochę jest. Tylko no, w pamiętać, tym roku znaleziono kilka. No a tak, ale kilka lat szukano. temu, jak zaczęto szukać, jak zaczęto szukać, i to było prawdziwie międzynarodowe, tam zjeżdżali Anglicy, Skandynawowie. E, to znaleziono tego więcej, kilkaset tych przedmiotów. Natomiast proszę pamiętać o tym, że to jest 600 lat z tego jakieś 500 lat, może 550, może 450-500, to są lata kiedy żelazo było bardzo cenne i rzadkie. W związku z tym wszelkie żelazne pozostałości, a te badania są robione przy pomocy wykrywaczy metali, nawet siłą rzeczy idzie w rzeczy żelazne one po prostu ci, ci ludzie to zbierali. No, proszę sobie wyobrazić, że w xvi wiecznym, czy XVII-wieczne jeszcze ilustracje y, dóbr królewskich, jak opisują jakieś tam zabudowania, to piszą tak: w drzwiach stary zamek zepsuty, żelazny. Czyli jeżeli się odnotowuje że jest stary zamek żelazny, to nie dlatego, że zamek jest cenny, tylko dlatego, że to żelazo jest cenne. Czyli to są czasy. My dzisiaj jesteśmy otoczeni różnego rodzaju metalami, prawda, całymi tonami yy, i dla nas to jest zupełnie oczywiste. Natomiast dla tamtych ludzi to była rzadkość. Oni Wtedy byli recykling był na zupełnie innym poziomie. No jasne, no drewno, jakiś kamień, cegła, glina, to, to było, a, a metal był niesłychanie cenny, w związku z tym... Nie, Trudno się dziwić, że jacyś przechodni czy inni, nie dbając o późniejsze ustawy archeologiczne, jak coś znaleźli na ziemi, to po prostu zabierali no i, i już. Podejrzewam ja zresztą, że miejscowa ludność bardzo dokładnie przeczesała no e, całe pewnością. pole. Gdzie to jest zresztą, one by nie było? To jest jeden z powodów, dla których Jagiełło nie ruszył od razu pod Malborg, co niektórzy mówią, że mogło zdecydować o tym, że w ogóle w wyniku wojny. Że Krzyżacy zdołali się jakoś podnieść i, prawda, przetrwać w narożniku, ale on nie mógł zostawić tego pola z taką ogromną masą bogactwa, które tam było. I to nie tylko mówię bogactwa w sensie alkoholu, bo z alkoholem on sobie poraził bardzo tak, no tak w stylu tubki z jak, alkoholem. Jak Polacy zdobyli obóz, to, no, to rzeka nie była pełna krwi, tylko pełna wina podobno. Tak, tak. tak. I, I to dlatego, nie dlatego, że tak dużo pili tylko i, i niechlujnie otwierali beczki, tylko dlatego, że król po prostu nakazał tu zniszczyć. Mhm. Ale i tak zbieranie y, różnych artefaktów zajęło sporo czasu. Rozumiem, że po prostu rycerze by nie zgodzili się ruszyć od razu. Pomijam zmęczenie bitwą, bo była bardzo długa. To nie zgodziliby się rycerze i, i jego wojsko, żeby, żeby ruszyć, póki, póki nie zabezpieczono domu. trzeba no, zdawać sobie sprawę, że to jest w dużej mierze pospolite ruszenie. Czyli to są ludzie, którzy dość niechętnie idą w ogóle do walki. Mają obowiązek, oczywiście, ale dość niechętnie idą. No, i nie są za to wynagradzani. W związku z tym, ewentualni jeńcy, jakieś przedmioty zabrane, to jest ich zysk. I nie można im tak powiedzieć, to nas to nie interesuje, niech sobie to miejscowi ci, co siedzą na drzewie, bo tam byli kibice na drzewach. To, prawda, to, to... Niesamowite jest też ta historia z tymi e, mieszkańcami wiosek, wieśniakami pobliskimi, którzy oglądali te starcia. No nie było wtedy karabinów maszynowych, nie było broni palnej, czyli generalnie jak ktoś siedział na drzewie, powinien być bezpieczny. No ale mógł dostać e, jakimś grotem, prawda? Więc e, to zawsze jest ryzykowne, ale tak się zastanawiam, chyba też bym poszedł popatrzeć. Na taką bitwę? No, o której nie. Go, Nawet nie wiedząc, lat... że ona będzie taka i że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, to i tak bym poszedł popatrzeć. E, ja... Czyli tak, ustalamy, że bitwa była naprawdę duża, chociaż nie wiemy do końca jak duża, ale naprawdę duża, znacząca, jeśli chodzi o Europę, tylko nie wiemy, gdzie ona była. Natomiast ja mam pytanie. Teraz, gdybyśmy wiedzieli, gdzie ona była, no, nawet gdybyśmy nie wiedzieli, a gdybyśmy przeszukali metodycznie wszystko, prawda, nawet tamtą alternatywną hipotezę, to nie, nie można wykluczyć, że tam się znajdzie nie mniej, a może nawet i więcej różnego rodzaju artefaktów. Ja sobie nie wyobrażam, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nagle przenosimy pole pod Grunwaldem, przenosimy pomnik, mhm. prawda, czy coś takiego. Oczywiście tych fundamentów kaplicy, w której te zwłoki zostały znalezione. Nie Kaplica postawiona przez kolejnego wielkiego mistrza zakonu, Henryka zakonów, von Plauen. Von Plauen. On musiał wiedzieć, gdzie to było, bo na pewno miał świadków. Znaczy, Zresztą, w... koło tej kaplicy znaleziono około 300 tych ciał. Tak, tylko że oni znosili oczywiście do kaplicy te ciała. To, się, to zapowiedź tego, że tam będzie kościół. Pod wezwaniem ogromnej masy świętych, w tym na pierwszym miejscu świętej brygidy, to jest zapowiedź jeszcze po bitwie Władysława Jagieły. Ostatecznie spadło to na Henryka von Plauen, nie było świętej brygidy skąd oni te ciała znosili, prawdopodobnie z jakichś innych dołów grobowych, no bo przecież to nie jest tak, to parę lat potem było, nie jest tak, że przez parę lat te ciała tam leżały. Kogo oni tam znosili, trudno powiedzieć. Wiemy po analizie czaszek, przede wszystkim i w ogóle generalnie tych ciał, że tam byli ludzie, którzy mieli różne obrażenia i to takie obrażenia jeszcze wzrośnięte przeżyciowo. Czyli byli jacyś zawodowi żołnierze, być, być, może, być może rycerze. No nie, Nieraz ranni, także zwykli do ryzykowania swego życia w różnego tego rodzaju okazjach. Jak już wiemy o tym, jak wyglądają takie kulisy badań i o tym, jak duża mniej więcej była ta bitwa i nie wiemy, gdzie ona do końca była, to teraz czas na piosenkę, a wrócimy do rozmowy i do kontrowersji i mitów, które narosły wokół tej ogromnej Ogromnego wydarzenia, może w ten sposób. To jest program Historia tabu, Łukasz Starowiejski i mój gość, profesor Michał Kopczyński, cały czas w studiu. No właśnie, ta bitwa to też mnóstwo mitów i kontrowersji, ale ja bym zaczął od pytania o to takie pytanie, które hi dla historyków jest zwykle niewygodne. Co by było, gdyby było? Bo tak naprawdę, jeśli patrzymy na ten długi. Sześciogodzinny prawdopodobnie bój, to były tam trzy momenty, co najmniej kluczowe, przynajmniej tak wynika z dwóch dokumentów bardzo bliskich temu, czyli Kroniki Długosza i sporządzonej tuż po bitwie dokumentu dla, dla Jagieły, czyli. Kronika konfliktu. O Kronika konfliktu, właśnie wyleciało mi to słowo trzy kluczowe momenty, to znaczy takie, które mogły przeważyć szale na korzyść krzyżaków. Pierwszy, był jeszcze przed bitwą, tak naprawdę, bo polskie wojska i litewskie wojska dotarły na pole bitwy później. Krzyżacy byli, mieli być już gotowi. Co to oznaczało? Ano to, że gdyby Urlich von Jungingen zdecydował o ataku, być może bitwa potoczyłaby się inaczej, na tym na przykład nie, taka niemiecka, niemiecka kronika czy krzyżacka królika ubolewa, gdyby z miejsca zaatakowali, cytuję, króla, mogliby zyskać chwałę i korzyść. To jest pierwszy moment. Drugi moment to jest ten moment przesilenia, kiedy pada chorągiew Królestwa Polskiego, czyli najważniejszy znak wojska. W średniowieczu to bardzo często mogło oznaczać popłoch w szeregach. Polacy. Reagują inaczej. Rycerze zaś polscy, to już długoż, pragnąc zetrzeć haniebną zniewagę, w najzawziętszy sposób atakują wrogów i rozbijają ich kompletnie, kładąc pokotem wszystkie te siły, które się z nimi starły. A to już był taki moment, kiedy Niemcy śpiewają swój hymn, e, Krzyżacy śpiewają swój hymn, przepraszam, nie Niemcy, będziemy o tym jeszcze mówić, że to nie Niemcy. E, e, natomiast e, Krzyżacy śpiewają swój hymn, i rzeczywiście jest, gdyby tam się wdał popłoch, a nie odwrotnie. To ta bitwa mogła się odwrócić do góry nogami. I trzeci punkt, przepraszam, panie profesorze, opowiem o takim dziwnym, dziwnej sytuacji w końcowej części bitwy, kiedy ruszają ostatnie chorągie krzyżackie do boju i jedna z nich przejeżdża tuż obok wzgórza, na którym stoi kilku, kilkunastu mężczyzn, szef tego całego oddziału, że tak powiem, po, po dzisiejszemu mówi: nie skupiajmy się na drobiazgach, ważny jest cel główny. I omijają to wzgórze, poza jednym rycerzem, który tam, tam podjeżdża. A tam stoi Władysław Jagiełło. Gdyby ten, 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 ta chorągiew zajęła i wzięła do, 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 do niewoli Jagiełły, pewnie bitwa inaczej by się skończyła. No tak, ale tutaj parę rzeczy stanęło. Pierwsza rzecz, o której muszę wspomnieć, to jest długość, a kronika konfliktu. Mm. Dlatego, że my się opieramy na długoszu zwykle, głównie dlatego, że długosz tak, no jest ta historia, że ojciec walczył na pewno, tata mu opowiedział. Co mu ojciec mógł opowiedzieć? Ojciec mu mógł opowiedzieć mniej więcej, co sam robił, bo będąc w gąszczu bitwy, sam nie wiedział, co się w koło dzieje. To jest zupełnie, to jest zupełnie naturalne. Ale jest jeszcze kardynał Zbigniew Oleśnicki, jest mentor Oleśnicki. Jana Długosza. Tak jest. jest, jest człowiek, który tam na tym pagórku też stoi. Który prawdopodobnie napisał Kronikę Konfliktu. Tylko, że tak, historycy bazują na Długoszu, bo Długosz opisuje całą tą wyprawę na ponad stu stronach. To jest absolutny ewenement dla średniowiecza, że jest taka barwna, bo to jest bardzo barwna opowieść, taka naprawdę pełnokrwista. I każdy historyk Chce opowiedzieć jakąś fajną historię, w związku z tym przymyka oczy, i nawet jeżeli jego źródło powstało znacznie później po bitwie, to znajdzie sobie jakieś uzasadnienia. Tata powiedział, a dopowiedział Oleśnicki, a był tam na miejscu i tak dalej. A przepytał świadków innych, mówiąc dzisiejszym językiem znowu. Tak, oczywiście. Natomiast trzeba pamiętać, że długo zaczyna w ogóle pisać kronikę około 1455 roku. Czyli w momencie, kiedy wybucha następna wojna, wojna trzynastoletnia, w której uczestniczy Polska, natomiast Litwa nie uczestniczy, co długość ma Litwinom za e, złe, i dlatego niezbyt dobrze pisze o Litwinach. I dlatego Litwini uciekli, a nie wykonali manewr. Właśnie, dochodzimy do kolejnej takiej, takiej dużej kontrowersji historycznej. Czyli zaraz, ale zostawmy. Ja się zaraz odniosę Dobra. do tego. Oczywiście. Ale pierwsza rzecz to jest taka, że Długosz jest źródłem późniejszym. Zawdzięcza swoją karierę temu, że dużo napisał i fajnie miał fajne pióro Sienkiewiczowskie prawdziwie. I dlatego długość jest taki ważny. Natomiast jeżeli yy, mówi nam Svenegdal. Trzeba brać źródła, które są najbliższe chronologicznie. To jest podstawa w ogóle metodologii historii. Bierzemy najbliższe terytorialnie i chronologicznie. Bo wtedy nie narośnie ta jeszcze ta masa legend i różnego rodzaju nie opowieści. będzie tych milionów na, to, na, na polu. A, a mogą i być i miliony, ale nie będzie tych całej, a, prawda, że nie wiem, że dziesięciu że kombatantów mówi to ja miałem dwa miecze, a ten miał trzy miecze i tak dalej. Więc, więc yy... Jeżeli się na tym oprzemy, no to się okazuje, że to trochę inaczej w ogóle dojście do bitwy wyglądało. Co do ataku, co do tego, co krzyżacy mówią, że trzeba było zaatakować od razu. Nie w sposób było zaatakować od razu, i to nawet nie chodzi o jakąś kulturę rycerską, że trzeba się przywitać przed bitwą, prawda? Tylko chodzi o to, że Polacy i Litwini byli w krzakach i w zaroślach. I w związku z tym atak jazdy, jazdy na takie krzaki i zarośla jest po prostu bez sensu, dlatego że od razu się rozpada, rozpada się szyk. Oni jednak w pewnym szyku występowali. To nie jest taka bitwa, że seria pojedynków. Z tego, co Andrzej Nadolski na przykład pisał, z tego, co pisał Kuczyński, to był pewien szyk. I nie można wjechać między drzewa, bo to się wszystko załamie. W ogóle nie ma żadnej kontroli bitwy, więc trzeba było poczekać na przeciwnika. Więc tego bym nie, raczej bym to rozpatrywał jako takie, takie trochę alternatywa nierealistyczna na zasadzie, ale żeśmy zrobili błąd, no to, bo pewnie tutaj był błąd. Jungingen zresztą odpowiada, że tam jest taka, taka informacja, że, że on po prostu odpowiada, że boi się zasadzki. Najnormalniej na świecie. przykład, na przykład, może być to. Sprawa następna. To jest, to jest to uderzenie tych sześciu odwodowych chorągwi z boku. Dlaczego wielki mistrz użył tych, tych, tych odwodów? No dlatego, że na początku bitwy, bo po, ta bitwa w ogóle jakieś 4 do 6 godzin trwała. Mhm. Więc mniej więcej w drugiej godzinie bitwy, tak to sobie powiedzmy, nikt nie miał zegarka, ale powiedzmy, że tak było, a Litwini uciekli. No więc jak Litwini uciekli albo się wycofali, o czym jeszcze będziemy mówić, to się szyk krzyżacki załamał, dlatego że część zaczęła tych Litwinów gonić. Oni co prawda potem wrócili, ale to już nie, był, już nie była sytuacja opanowana. I okazało się, że siły polskie nie wycofały się, nie uciekły. Taki moment był krytyczny to było właściwie centrum tego ugrupowania. Tam stała między innymi chorągiew czeska. Tutaj nawołuję się do długosza, bo fajne historie opowiadał, nie wiem czy prawdziwe, ale fajne. Część Czechów uciekła i nawet ich dowódca uciekł. Co spotkało się potem, z, jak wrócił z taką historią, że żona powiedziała, że nie wpuści go do łożnicy, bo z, z tchórzem w łożnicy nie będzie. Więc być może to, to, to jest Długosz? wymysł Długosza. to jest Długosz. Być może to wymysł Długosza, ale fajny, więc powtarzamy. Hmm. Fajne rzeczy powtarzamy. To jest Natomiast te chorągwie polskie się nie załamały, i kiedy Wielki Mistrz zobaczył, że yy, prawda, upadła ta chor chorągiew, wydawało się, że bitwa jest wygrana, ale chorągiew, która wypadła na chwilę z rąk Marcina z Wrocimowi, zwróciła z powrotem, no to uznał, że to jest moment krytyczny, że jedynym wyjściem jest użyć sześciu chorągwi, które były w jego odwodzie. I ruszył. Na czele tych sześciu chorągwi. I ten epizod, kiedy oni przejeżdżają koło tego wzniesienia, na którym stoi tych kilkunastu ludzi z boku, to jest tak, to Wielki Misz właśnie krzyknął. Żeby się nie rozbiegać, nie, nie lecieć tam gdzieś w bok, bo mamy uderzyć na tą chorągiew małopolską z boku. Jeden z nich, bodajże on się nazywał Dietmar von Kockerit, jeden z tych rycerzy ruszył w kierunku tego wzgórza. A z Jagiełło miał już z nim podjąć, już podniósł kopię, żeby się z nim zetrzeć, ale on został zabity wcześniej przez nim mniej, ni więcej, tylko przez Zbigniewa Oleśnickiego, który później miał kłopoty z, takie kościelne, no bo zabił, prawda, co prawda w obronie, no może nie własnej, ale króla. Więc... Ale ostatecznie został pierwszym polskim kardynałem, więc źle mu nie poszło. Źle mu nie poszło, tak jednym załatwił. z najważniejszych to, jak... ludzi w ówczesnej Polsce. Z całą, z całą pewnością. Teraz tak, co by było, gdyby Chorągiew wypadła? Jagiełoby uciekł. To znaczy, Jagiełoby był gotowy na to, że ta bitwa może się potoczyć na różne strony, bo to jednak w każdej bitwie wojskowość jest sztuką. Sztuką, a nie nauką, wojenną. Więc może być tego. Wiadomo, że rozstawione były konie specjalnie dla króla, gdyby, gdyby musiał ulotnić się, nie, nie, nie powiem uciekł. Jedną uwagę tylko dodam, że chciałem zauważyć, pokazać, że dowódcy zupełnie inaczej się zachowali. Tak naprawdę krzyżacki dowódca, czyli Urlich von Jungingen, wchodzi do boju, fakt, w momencie krytycznym, jego cały czas stoi z boku, to jest taka... Prawdopodobnie nabyta od wschodnich armii umiejętność tego, że kierujemy, dzisiaj naturalna, że kierujemy walką patrząc na przykład z pagórka i wtedy lepiej, lepiej wszystko widzimy. Średniowieczne było raczej to, że ci królowie w którymś momencie wchodzą do walki. Tak i, i średniowieczne, nawet nowożytne, że w ogóle nawet na początku potrafią. To jest, z punktu widzenia naszego jest to całkowicie nieracjonalne. Także jak był przygotowany na taką, na taką sytuację, że trzeba się będzie wycofać. Trzeba będzie stamtąd uciekać po prostu. I to, to wiemy, no bo to może i we wcześniejszych bitwach też tak było. To Miał znaczy, plan B, to fantastycznie o nim świadczy tak naprawdę. W sumie tak. To teraz powiedzmy o tych Litwinach. Uciekli z tego bitewnego pola, jak pisze Długosz, i zatrzymali się niektórzy na Litwie, wieszcząc klęskę i tak dalej? Czy też, tak jak mówi e, ów drugi dokument, Kronika Konfliktu, to był manewr taktyczny i wrócili? Tak, znaczy... Dyskusja trwała setki lat. No? Dyskusja trwa do dzisiaj, tak naprawdę. Dlatego, że z punktu widzenia litewskiego, litewskiej historiografii, oczywiście był to manewr. Jest taka śmieszna historia z okresu międzywojennego, kiedy to no stosunki zarówno polsko słowackie jak i polsko-litewskie były sobie powiedzmy dość napięte, jak to do Czech przybywa litewski atasze, do Czechosłowacji, litewski atasze wojskowy i wręcza swojemu, prawda, jakiemuś tam oficerowi w sztabie, który go przyjmuje, wręcza. Pomniejszoną, oczywiście pomniejszoną kopię m, obrazu Matejki, mówiąc o tym, że jest bardzo dumny, że jest tutaj w Czechosłowacji i to jest na pamiątkę naszego wspólnego zwycięstwa nad Krzyżakami. <grym> więc, <grym> więc różne tutaj się rzeczy działy z tą ucieczką. W 1564 roku w czasie Sejmu za czasów Zygmunta Augusta w diariuszu Sejmowym jest zapisana straszna awantura. Między Polakami a Litwinami, o to, że Litwini uciekli z, z pola bitwy pod Grunwaldem. W związku z tym to jest kontrowersja, która, która trwa no 500 lat już prawie. No ale mamy tutaj dokument znaleziony właśnie przez szwedzkiego tak, e, historyka, Svenegdal, jak, jak który skończył studia w Göteborgu, ucznia Merika Lonrota, a więc takiego klasycznego szwedzkiego historyka takiego klasycznego w tym sensie, że właśnie przestrzegającego bardzo mocno Zasad krytyki źródłowej, tego następstwa chronologicznego. Zatrudnił się wtedy w archiwum Zakonu Krzyżackiego i znalazł list niedatowany, który brzmi następująco. Ja sobie pozwolę to przeczytać, bo to jest, to jest dość istotne. List mówi tak: Drogi Mistrzu, jeśli Boska Opatrzność sprawi, że przyjdzie ci walczyć z Twoimi przeciwnikami, będziesz szykował i ustawiał swe wojska na wroga, nasza rada jest taka. Abyś z gośćmi, z gości i najemników, których będziesz miał ze sobą, wybrał tych, których uznasz za sposobnych i ustalił ze swoimi dowódcami, aby byli posłuszni, a gdy staną w szyku do walki, aby pozostali w swej formacji. Może się zdarzyć, że twoi wrogowie z rozmysłem pozwolą jednej lub dwóm chorągwiom cofnąć się lub uciekać. Będzie to zrobione z premedytacją, w nadziei, że w ten sposób załamie się twoja formacja bojowa. Ponieważ ludzie zwykle lubią podejmować pościg, tak jak to miało miejsce w Wielkiej Bitwie. Wielka Bitwa to jest oczywiste, bo to jest, to jest Grunwald, bo hmm. oni tak to nazywali. Kto jest autorem, nie wiemy. Nie wiemy jaka jest data. Wiemy, że to jest do Wielkiego Mistrza, do, zapewne do Henryka von Plauen. List został napisany w Człuchowie i towarzyszył jakiemuś zaginionemu innemu listowi który był wysłany do Wielkiego Mistrza. Ręka, która to napisała, należy do pisarza, który był na zamku w Człuchowie, bo on jeszcze inne korespondencje jego znamy. Człowiek, który pisze do Wielkiego Mistrza, drogi Wielki Mistrzu, Liebe Herrmeister, no musi być wysokiego pochodzenia, nie jest krzyżakiem, więc zapewne jest jakimś dość istotnym gościem. Nie powiem najemnikiem, ale, ale właśnie, właśnie gościem. No i ewidentnie mówi o zasadce. W związku z tym to raczej ja się przychylam do tej wersji Egdala, że to była zasadzka. Powiem tak, to jest zadziwiające, bo oczywiście Egdal opublikował artykuł w 1962 roku. To spowodowało, za, za całym jego życiu zaciążyło, bo to jest Grunwald, Banderia Prutenorum i te wszystkie rzeczy. To jest właśnie Egdal się tym zajmuje. A mógł być czym innym. I w polskiej historiografii, a właściwie takiej popularnej historii, ten dokument w ogóle, on był znany oczywiście po niemiecku, w ogóle nie był przetłumaczony na polski. Kiedy Egdal napisał dla Mówią Wieki w no 14 lat temu, w 2010 roku, nie, to przepraszam, 15 to było, napisał artykuł Właśnie o ten dokument oparty. to Ja szukałem jego tłumaczenia, nigdzie nie było. To było to, co nie się pokazało w koncepcji? Mówią Wieki. Tak, no nie pasowało do koncepcji, żeby to upowszechniać. Ale ta koncepcja, to jest koncepcja, którą jakby od szkoły podstawowej się bierze. No ja pamiętam, no mój mały uciekli, no, uciekli uczył się w... Chyba w piątej klasie zaczynał historię. Miał taką kolorowankę tam, gdzie mieszkać, jak się nazywa twoja miejscowość i tak dalej. I zaraz potem był Grunwald. Pokoloruj. Etapy bitwy grunwaldzkiej. Litwini uciekli. No to prawda. To jest historia bez tabu. Przy mikrofonie Łukasz Starowiejski, ze mną Michał Kopczyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski. Mówimy o tych różnych... Mitach i kontrowersjach związanych z Grunwaldem. I to teraz taką krótką kontrowersję, jeszcze nie krótką, bo to długa dyskusja, ale, ale też bardzo sławny moment. Dwa miecze, które krzyżacy dali, to podobno miał być, no według takiej naszej historii ze szkoły, wyraz pychy zakonu krzyżackiego, że tak no i tak było to zresztą pokazywane potem przez Jagiełłę w Europie. Tak, to znaczy, to, że dali dwa miecze, wymienili się bronią, nie było niczym nadzwyczajnym, bo to w, przed bitwami takie rzeczy robiono. No, natomiast skandaliczne było to, co oni powiedzieli. Ci rycerze, którzy tam przyjechali, zresztą byli Pomorzani. Eee, Wyjdźcie z tych szaków, nie kryjcie się. Bo oczywiście jest pytanie, a dlaczego Jagiełło się krył. Długoż o tym wyraźnie nie pisze, kolejne msze, prawda, modlitwy hmm. i tak dalej. Ale jeżeli pójdziemy jak to się okaże, że ustawienie nie było takie, jak to jest w tej wersji naszej. To znaczy, że my od wschodu, a krzyżacy od zachodu, było odwrotne. Czyli Jagiełło się chowa po krzakach i po lasach, dlatego, że nie chce podejmować bitwy w momencie, kiedy słońce wstaje i świeci jego ludziom w oczy. No to jest zupełnie zrozumiałe czeka na to, aż to słońce stanie w, no po prostu w, prawda w, w, na środku, na środku w nieboskłonu. A Nie ta będzie temperatura, o której się dawać. mówi też, że oni siedzieli w cieniu, nasi siedzieli w cieniu, a krzyżacy siedzieli na słońcu też? Z pogodą było tak, że na początku było tak chyba chłodnawo Aby i deszcz parno. Patrać. Deszcz padał w nocy. I parno, a potem się zrobiło tak jak w takich najgorszych dniach ostatniego lata. Mhm. Teraz. Prawda? Przed takim deszczem. I zaczęła się burza. Burza się zaczęła już w momencie, kiedy ta bitwa się tak około 16. powiedzmy, kiedy ta bitwa się już dogasała, i właściwie w momencie, kiedy był atak na obóz krzyżacki, co już było ostatnim takim aktem. Więc musiało być bardzo duszno. Ja nie sądzę, żeby on tutaj takie jagiełło, takiego klimatycznego argumentu używał, że tam ci się grzeją. Natomiast raczej tu chodziło o to, żeby nie oślepiało jednak eee, No dobrze, a skandaliczne... Teraz to dwa mycze. No, skandaliczne to było to, co oni powiedzieli. I to zostało wykorzystane przez Jagiełły w propagandzie, dlatego że narracja propagandowa zrodziła się od razu tego samego wieczoru po bitwie i wiemy o tym, bo Jagiełło pisze do żony w liście i mówi tak, że tamtych Bóg pokarał za chęć przelania krwi chrześcijańskiej, niepogańskiej, i za pychę. I to, co powiedzieli przy dwóch mieczach, to jest pycha. I później mamy cały czas do tego nawiązania, dlatego, że jak są jakieś święto państwowe, to jest pierwsze święto państwowe, dlatego, że w następnym roku jest powiedziane, że król, rada i w ogóle wszyscy, cokolwiek to wszyscy może oznaczać, postanowili, że każdego roku w dniu rozesłania apostołów, czyli 15 lipca, co nie było żadnym świętem nigdzie, tylko u nas było wielkim świętem. Nie będzie pracy, to jest dzień wolny, festum Fori i będą uroczyste msze. I w czasie tych mszy będzie wygłaszana, a tak, oczywiście kazanie i w czasie tego kazania się mówi tak, no i zaczyna się zawsze od Pisma Świętego. I brali dwie, dwa fragmenty z ksiąg Machabeuszy, gdzie jest mowa o pokaraniu pychy. I w czasie tego kazania, w rozwinięciu kazania, opowiada się o bitwie grunwaldzkiej. I teraz, żeby kaznodzieje mieli co opowiadać, dostają kronikę konfliktu. Kronika konfliktu zachowana jest, leży w bibliotece w Kurniku. Zachowana jest w wersji XVI-wiecznej, w takiej księdze kazań. Czyli. Nie wiemy to, nie, nie mamy tak zwanego oryginału, prawda? To się gdzieś urywa, to pewnie tego było więcej, ale zostało zachowane jako właśnie taka, taka, taka pomoc dla pamięci, żeby było wiadomo, co tam w tych kazaniach opowiadać. I cały czas jest ta narracja. Jest taki fajny list, on w internecie zresztą wisi, pisany przez Jagiełłę już po malborku jesienią 1410 roku do Henryka z Rosenberga. To był taki możny arystokrata czeski, i on tam całą tą narrację opisuje, prawda? Mówi za co Krzyżacy zostali pokarani, czyli właśnie za chęć rozlewu krwi chrześcijańskiej, za pychę. A, a myśmy wygrali, a właściwie Bóg wygrał, yy, no właśnie karząc ich. No i właśnie, przyszliśmy do tego takiego propagandowego wydźwięku. To, że zostało utworzone święto państwowe, nazwijmy to znowu dzisiejszymi słowami, e, temsze święta, ale też listy, które poszły po całej Europie. Zresztą obustronne, tak naprawdę, wielka korespondencja. Zostawmy to, bo to jest temat na osobne audycje. Natomiast chciałbym powiedzieć o tej historii tej bitwy, bo e, e, jej e, ogląd e, zmienia się z wiekami. Dla mnie, o ile polską pamiętamy. Bardzo mocno podnios, podniesiona została w XIX wieku. Henryk Sienkiewicz, wiadomo, krzyżacy, w XX wieku e, krzyżacy Forda, Matejko, bitwa pod Grunwaldem. Natomiast bardzo mało wiemy o tym niemieckim niemieckim podejściu. Oni długo traktowali to jako porażkę, ale powiedzmy, że e, Niemcy, bo jednak utożsamiali się potem z Prusami, wiadomo. E, natomiast e, niezwykły renesans tej e, bitwy przypada na początek XX wieku, bo wtedy Niemcy. W 1914 roku toczą wielką wojnę, bitwę pod Tannenbergiem, pierwszym roku yy, I wojny światowej. Pokonują Rosjan i ogłaszają, zemściliśmy się po 500 latach. Yy, tak, z tym, że to zaczyna się jeszcze przed Tannenbergiem dlatego że w niemieckiej historiografii XIX wiecznej, w różnych kontekstach, także w kontekście powiedzmy kolonizacji niemieckiej, czyli, czyli tego osadnictwa i zmiany ustroju wsi, cały czas była mowa o niemieckiej pracy cywilizacyjnej na wschodzie. Czyli to jest taki, powiedziałbym, imperializm kulturowy. Litwini nam narzuca, zarzucają taki właśnie kulturowy imperializm, a proszę bardzo. Wmawiacie, że żeśmy uciekli pod Grunwald, prawda? Mhm. Niemcy nam z kolei wmawiają. I to był tak, zaczął tą taką krzyżacką, nacisk na tą krzyżacką tradycję, zaczął Wilhelm II, czyli jeszcze przed I wojną światową. Nie, żeby tam się przebierał w jakieś krzyżackie stroje, bo to nie, ale, ale, ale generalnie właśnie było o tej pracy na wschodzie. Jest zabawna zresztą historia, bo jak Matejko namalował bitwę pod Grunwaldem 1878, to ją najpierw pokazał w Warszawie, a potem ją pokazywano w Niemczech na wystawie. I strasznie się podobała Wilhelmowi II, który Nawet zupełnie... Nawet chciał kupić ten obraz. On chciał kupić, w ogóle złoty medal dać, znaczy zupełnie nie rozumiał jego wymowy. To znaczy nie rozumiał, że ten człowiek w takiej kaftanie z niedźwiedzia, to znaczy żmudzin, prawda? Mhm. Że on zabija wielkiego mistrza, prawda, świętą włócznią, więc nie może być poganinem. Że ten drugi dżentelmen w prawda, w czerwonym czepku to jest po prostu kat, czyli symbol kary Bożej. Wilhelm II tego w ogóle nie, nie rozumiał i koniecznie się uparł, że musi być złoty medal. Wyperswadowano mu to, żeby dał spokój był jakiś tam medal, ale nie złoty, prawda, więc. To się wtedy to szaleństwo zaczęło. Potem oczywiście pojawił się Tannenberg, czyli pokonanie armii, w, w, prawda rosyjskiej. Druga bitwa pod Tannenbergiem to ważne, bo pierwszą bitwą pod Tannenbergiem w niemieckiej historiografii nazywa się właśnie bitwa pod Grunwaldem. Tak, oczywiście. Znaczy tak, druga... żeby wyjaśnić, o co, o co chodzi. Tak, tak. Znaczy ten Tannenberg się pojawia w 1914, 1914 roku. Tutaj nie ma jednego pola bitwy, bo to są jednak to są naprawdę wielkie armie. I, i, I potem jest budowany tam Hindenburg dowodzi. Mhm. Hindenburg, jak wiadomo, umiera jako prezydent w 1934 roku. Hitler po nim przejmuje władzę i zaczyna się budowa mauzoleum, mauzoleum Hindenburga w Tannenbergu. I to ma zatrzeć, to wtedy ma właśnie zatrzeć ten pierwszy Grunwald, że w ogóle go tam nie, nie można powiedzieć, że nie było, ale ale ale, że ale no już nie ma znaczenia, nie ma znaczenia bo, bo mamy lepszy tak mamy lepszy potem przychodzi II wojna światowa zajęcie Krakowa i uroczyste wyjęcie z Krakowa z katedry tych krzyżackich zdobycznych sztandarów i przeniesienie ich do Malborka i to się odbywa w czasie wojny z całym pełnym takim Yy, prawda, yy, z pełnym ceremoniałem Hans Frank, oczywiście, są zdjęcia zresztą z tej, z tej yy, uroczystości. Yy, potem mamy tak, no, potem mamy 40. Koniec II wojny światowej, 1945 rok. No to jeszcze powiedzmy tylko krótko, że w czasie wojny tam są urządzane szkolne wycieczki do tego mauzoleum. To jest zresztą ogromny, to wygląda jak zamek trochę to mauzoleum, wyglądało. Specjalnie taki w, stylu, w stylu takim sycylijskim, tej, typu Fryderyk z, z II. Z jednej strony, i z drugiej strony tej, tej architektury faszystowskiej, takiej bardzo monumentalnej. To naprawdę robiło wrażenie, przynajmniej na zdjęciach, no bo przecież teraz nie ma tam kamienia na kamieniu. E Wycieczki szkolne tam jeździły, Tam się urządzało akademie. wszystko właśnie żeby pokazać tą wielkość niemieckiej, niemieckiej siły niemieckiej armii. No to jasne to zupełnie zrozumiałe. nie, nie, chcę, nie chcę robić jakiś tutaj bezpośrednich porównań ale chcę tylko przypomnieć że przecież przysięgi wojskowe niektóre się odbywają na polach grunwaldzkich i to nie tylko polskie bo litewskie też ostatnio hmm. były takie że, że polskie To, i to teraz wróciło, odwróciła się ta historia to się odwróciło oczywiście za to pole ma gigantyczne znaczenie symboliczne i w związku z tym, jeżeli odkryjemy, że ono było tam dwa, trzy, cztery, pięć kilometrów dalej, to będzie naprawdę poważny kłopot. No, znaczy ja nie jestem przeciwko temu, jestem za tym, żeby prowadzić badania, ale te wszystkie ceremonie, to muzeum niech już będzie symbol tam, nie gdzie zostanie, jest. Tak, no, nie ma zostać. Natomiast tego, tego mauzoleum Finneburga nie ma oczywiście, zniszczyli je sami Niemcy, kiedy się wycofywali. Rosjanie dojechali i wyrównali trochę jak to... Tak, ale miały być zabrane szczątki zostały zebrane na odbudowę Warszawy. No właśnie, pałac, pałac dom partii, schody do domu partii są między innymi tymi murami, tymi, tymi płytami wysadzane, to jest taki taki już jakby taka klamra do tego do całej historii, ale klamerka jeszcze damy jeszcze inną. Ale bo... jeszcze 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 czas, czas z Malborkiem. Dlatego, że Malbork oczywiście był, tam się Niemcy bronili w ogóle, bo to, to potężne zabudowanie jest jeszcze dość długo bronili, normalnie Rosjanie z czołgu strzelali do tego Malborka, nie rozwalili go całkowicie. I było pytanie, co z nim zrobić, to jest zabytek wielkiej klasy, e, czy go odbudować, czy nie. I właściwie tak do czasów gumołkowskich on nie był odbudowywany, tam było jakieś schronisko młodzieżowe, on w pewnym momencie się spaliło, bo, bo jakaś tam... Butla gazowa się zapaliła, czy coś takiego. I dopiero wtedy zapadła decyzja, żeby jednak odbudowywać. Prawda? Więc to taka dość racjonalna decyzja, chociażby z tego względu, że przez większość czasu ten zamek był w rękach Polski. Prawda? Jak tam się przejdzie, i tam są te kominki różne i tak dalej, są snopki wazowskie. No. Musimy zmierzać do, do, do końca naszej rozmowy, chociaż jeszcze by się porozmawiało o wielu różnych, różnych aspektach tej bitwy. Tylko dodam jeszcze, że po wojnie. Ta pamięć o Grunwaldzie, Tannenbergu, jakby w niemieckiej w niemieckim historii, w niemieckim społeczeństwie, jakby została odsunięta. Także po takim skandalu, bo w Adenauer, kanclerz Niemiec, wystąpił w 50. którymś roku. Jako, został honorowym krzyżakiem z zakonu, z, z zakonnikiem, wystąpił w tym płaszczu i zrobiła się wielka awantura polityczna. Od tego czasu. Gdzieś ta, ta, ta niemiecka percepcja tej bitwy odeszła w cień. Jest wiadomo, że była bitwa, ale już nie jest, nie, nie, nie ma takiego znaczenia. To Polacy pamiętają o Grunwaldzie, Niemcy już nie. Ale nie, no, tam są nie. tacy Niemcy, co pamiętają i to, ale nie pamiętają w kontekście, żeśmy przegrali, musimy się zemścić. Tłumy przyjeżdżają co roku 15 lipca, tłumy tam przyjeżdżają z całej Europy, przyjeżdża wielu Niemców. Na odtwarzanie tej bitwy, które ma częściowo reklamowe, takie hasła, prawda, jest takie, takie czysto, czysto ludyczne. Ja pamiętam w okrągłą rocznicę w 10 roku, jakie były tłumy. Do tego stopnia, że się drogi wszystkie zatkały, nie są zbyt szerokie, i zatkały się nawet telefony komórkowe. I tu stawiamy już kropkę. Profesor Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski był gościem kolejnego odcinka programu Historia bez tabu, czyli czego nie uczą w szkole. Ja się nazywam Łukasz Starowiejski. Program realizował Karol Kowalkiewicz. Kowalewicz, przepraszam. A za wideo, warstwę wideo, którą Państwo mogą zobaczyć na YouTubie, zapraszamy serdecznie. Ola Śmiel. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Była wielka bitwa i dalej jest wielka bitwa co roku.